Pocisk M mały o prędkości V0 posiada pęd P0. Uderza od dołu w drewnianą kulę o masie M duże, przechodzi przez nią i posiada wówczas prędkość V1. Prędkość skierowaną pionowo ku górze uzyskała również kula, jest to V2. Pocisk i kula posiadają po wyjściu pocisku z kuli pędy P1 i P2. Piszemy zasadę zachowania pędu. Pęd układu na początku jest równy pędowi na końcu, czyli sumie pędów pocisku i kuli. Pocisk na początku po wyjściu z kuli posiada energię kinetyczną m małe V1 kwadrat przez 2. Wznosi się na wysokość h, całkowicie traci energię kinetyczną, a zyskuje energię potencjalną grawitacji. Dla wznoszącego się pocisku piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej. To samo dzieje się z kulą. Kula po wyjściu z niej pocisku posiada prędkość V2, czyli posiada energię kinetyczną m duże V2 kwadrat dzielone przez 2. Traci tę energię wznosząc się na wysokość h małe, ale zyskuje w zamian energię potencjalną grawitacji. Dla niej też piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej. I to jest koniec rozważań fizycznych. Mamy układ trzech równań, który pozwoli nam znaleźć wysokość, na jaką wzniósł się pocisk. Proponuję następującą drogę prowadzącą do rozwiązania. Podzielić przez m małe pierwsze równanie i wyznaczyć V1. To samo zrobić z drugim równaniem, podzielić przez m duże i wyznaczyć V2. Wzory V1 i V2 wstawić do równania trzeciego. Tu jest iloczyn, gdzie pod pierwiastkiem występuje wielkość poszukiwana. Drugi iloczyn przenieśmy na lewą stronę ze znakiem minus. A następnie zastanówmy się, jak się dobrać do tego h, czyli wysokości pocisku h duże. Proponuję podzielić obie strony przez m małe. Tu znika m, tu będzie m przez m, tu m znika. No i teraz mamy z prawej strony h pod pierwiastkiem. Proponuję podnieść do kwadratu obie strony. Tu po podniesieniu do kwadratu będzie 2gh, więc obie strony dzielę przez 2g. Zostaje h. Po podstawieniu danych znajdujemy, że pocisk wniósł się na wysokość około 6 m i 22 cm.